Dzisiaj moim i Państwa gościem przez telefon jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Chciałem, księże arcybiskupie, zadać pytanie, które zadają mi wciąż różni widzowie i czytelnicy. To znaczy pytanie o wojowników Maryi. Co to jest za ruch? Czy warto z nim się wiązać? Jak powiem taką prostą rzecz, panie Stanisławie. Kilka razy byłem zapraszany do takiej prężnej, dynamicznej grupy, gdzie ksiądz prowadził ludzi do Boga w takich tradycji, msza święta trydeńska i wszystko inne. Wokół Trydentu się kręci. Bardzo pięknie to wszystko wyglądało. Tak jak to widziałem oczami, co było blisko, tak jak to się mówi, przy oku. Nie widziałem tam jakichś innych rzeczy tam, jak to się stwarzało, jak to tam przychodzili różne etapy. Ja po prostu widziałem to, co było. Pewnego razu, pomimo różnych pytań, które mi zadawali takie pytanie, jak ja spostrzegam, patrząc na nie, kim oni są w moich oczach. Ja powiedziałem temu księdzu, i tam była spora liczba tych jego tych opiekunów duchownych, że wy jesteście sektą. Tak prosto powiedziałem im wszystkim. Widziałem troszkę takie zdziwienia na ich oczach i potem zacząłem im wytłumaczyć, o co chodzi. Mówi tak, ojcze, jeżeli ty prowadzisz tych ludzi do poziomu swego wykształcenia, wiedzy i wiary, to ty jesteś sekciarzem i ta grupa, która za tobą idzie, jest sektą. Bo oni idą za tobą jak za liderem, jak dzieci za ojcem, a ten ojciec sam niedoskonały, do doskonałości nie dążysz, no i wtedy ta grupa zatrzyma się na twoim poziomie wierzy, wiary, wiedzy, poznania i tak dalej. A jeżeli ty, ojcze, sam będziesz dążyć do tego, żeby stawać się świętym, bo takie zadanie daje nam Pan Bóg, bądźcie święci jak ja, Bóg wasz, jestem święty. To jest nasze zadanie, każdego, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmuje w tym świecie. Jeżeli ty sam dążysz do świętości i wiesz o swoich słabościach i niedoskonałościach i będziesz wskazywał tej grupie, która tobie będzie ufać, gdyby wybrała ciebie na swego przewodnika, to znaczy, że ty sam wzrastasz, wskazując im na Chrystusa, bo sam do Niego dążysz i oni idą nie tylko do poziomu twojej wiedzy i wiary, a idą nawet ponad ciebie, mogą wyprzedzić ciebie w tym wszystkim, jeżeli Pan Bóg im takie łaski daje. Wtedy nie będziesz sektą. I potem na tym zebraniu, przy tym pytaniu powiedziałem, i tamten ksiądz ma sektę, i tamten ksiądz ma sektę, i tamten ksiądz ma sektę. Nawet w czasach apostola Pawła było tak. Mówiło się, my apostola, my Pawła, a my Apolosa. No i Paweł mówi, a gdzie Chrystus? Czy Chrystus jest podzielony? Nieważne, kto prowadzi grupę taką czy inną, a ważne, dokąd ta grupa się prowadzi. Bo jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem jest Chrystus Pan, który w doskonały sposób pokazał, jak trzeba to wykonywać. Wykonywać wolę Boga aż do końca, aż do śmierci na krzyżu.
Grupa wojowników Marii, sama nazwa mnie troszkę tutaj nie jest komfortna. My wiemy rycerzy Marii, Maksymilian Maria Kolbe to prowadził, rycerze Marii walczyli za Marii i tak dalej. Wojowniki Marii to coś takie, jakiś taki poziom nie do końca rycerski, tak według moich oczu. A to może mój taki gust, czy moje takie oczy, nie wiem. Ale mówi to, co czuje serce, to, co rozum nie podpowiada. No wiemy, że tym założycielem jest ksiądz chyba Dominik Chmielewski, czy jak on tam jest. Tak jest, tak. No, jest dużo kontrowersji co do tego księdza. Jest dużo kontrowersji. Słyszałem osądzanie jego o nieścisłości, o teologiczne blendy. I te, które wypowiadali się, zgadzali się z nimi, bo oni są takie blendy. Słyszałem go kilka razy, widziałem jego nagrania. On jest jakby tak pewnie mówiony, ale nie do końca ścisły, tak powiedzmy, w teologii wszystko jest dobrze. Jest takie troszeczkę taki egzaltowany, taki wyższy poziom. Prowadzenie to tak jak nieraz w filmach pokazuje taką ekspresję wielką. Dlatego taka ekspresja troszkę napawa takim raczej niepewnością. Nie można wszystkich zrobić pod jeden stopień żołnierzami, bohaterami. Nie wszystkie będą piłkarze jak Lewandowski, jak Pelé, a reszta będzie taka przeciętność. Będą tam podskakiwać, będą tam coś kopać te piłki, ale nie będą właśnie takimi bohaterami. Na ludzki sposób Pan Bóg nas powołał do siebie i wykorzystuje nasze zdolności na tyle, na ile nam ich dał, daje nam tyle łaski, a my powinni być otwarty na Niego, a te, które nas prowadzą do Niego, powinni nas prowadzić w sposób ludzki, a nie tylko jakiś wyegzaltowany. Powiedzmy, ja miałem spotkania z przedstawicielami tego ruchu, czy jak on tam się nazywa, tych wojowników Marii. Do mnie zwróciło się prawie 20 osób, które byli przez księdza wyrzuceni za to, jak oni mnie opowiadali, że byli wyrzuceni za to z tego ruchu, ze względu na to, że oni chodzili na mszę świętą trydeńską. Bo ten ruch nie jest ścisły w słowa znaczeniu klasztorem jakimś, gdzie jest przełożony, gdzie jest jakieś przepisy takie dość ścisłe, które się zachowują, śluby ubóstwa, posłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakaś zamknięta grupa, która też dzisiaj w naszych czasach, panie Stanisławie, mówię z wielkim bólem, staje się jako sekty, bo w tych grupach zamkniętych, nawet klasztornych, dzisiaj dominują moderniści, progresywiści i bengaliancy. Te wszystkie, które dzisiaj poszli na bratanie się z całym światem, nie głosząc Chrystusa i nie żyjąc sami Chrystusem. Dlatego te ludzie, te zakonnicy czy zakonniki, które znajdują się w takich klasztorach, które chcą żyć z Chrystusem, które chcą żyć wiarą, które chcą wykonywać przepisy, patrząc na swój wzór, na Chrystusa, jak on to robił, są prześladowani od swoich przełożonych. A oni nawzajem się wybierają, taka przeciętna grupa, ja bym powiedział, nawet przestępcza grupa w jakimś rodzaju, który podporządkowuje sobie wszystko inne, zmuszając innych nie żyć duchem, powiedzmy, tych klasztorów, tych założycieli tych klasztorów, a żyć dzisiejszym duchem
nie klasztornym, nie duchiem swoich założycieli, a takim, jak tu się mówi, wóle i duch, dusza, a piekła nie ma. Tak jak to dzisiaj głosi Watykan, wielu kardynałów, którzy są już dawno nie katolikami, biskupów, którzy obsadzony cały świat na katedrach biskupich, a te, które chcą coś mówić jeszcze w Chrystusie, tak jak biskup Stanów Zjednoczonych, to ma na swojej głowie audyt posłany jego zbawieniem jest, bo chce głosić Chrystusa, a nie bergolizm. Na tym to polega. Dlatego, jeżeli Dominik Filiński, jako ksiądz, zabrania swojej grupie tam 20 osób, to fajna grupa, wyrzuca ich z powodu tego, że oni idą na mszę świętą trydencką, no to coś postępuje nieuczciwie. Msza święta trydencka według Benedykta XVI jest ta ważna i ta ważna. Dlatego niezrozumiałe jego zachowanie. Ja rozmawiałem z tą grupą dość sporo czasu, z 5 godzin co najmniej. I oni mówili o różnych jakichś takich nieporozumieniach w tym towarzystwie, czy jak tam jeszcze ruch, towarzystwo, ta grupa, że nieraz nie można się dobrać do swojego lidera, że wokół niego jakaś jest grupa, która panowała nim i tam nie daje jemu dostępu do innych i że on nie zna wszystkiego, co się dzieje na tych szczeblach niższych. I mówili mi o tym, że oni czują się takie, że ich prowadzi się do wysokości poziomu lidera tej grupy wojowników Maryi. A wyżej co dalej? Jak nie prowadzi się do Chrystusa, to lider dzisiaj jeden, jutro drugi. Jak wiemy, że przełożeni powiedzieli, że będzie ktoś zajmował się innej tym grupą, a już to nie będzie założyciel, który na pewno ma swoje myśli, swoje plany, co chce zrobić, a będzie inny, który będzie z tej grupy robił takich samych, jak wszystkie inne w klasztorach dzisiejszych, te, które odpadli od gorliwości swoich założycieli. Stali się takimi sektami klasztornymi i tak mogą dojść do tego stopnia i wojowniki Marii. My powołani, bracia i siostry, do tego, aby być świętymi, jak Bóg nasz jest święty i jedynym wzorem, który nas do tego prowadzi, jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Nie Dominik Chmielewski, ksiądz Dominik Chmielewski, nie jakikolwiek inny księża, nie te, które tam jakieś religii już, czy jak on tam się nazywa w Łodzi, które nowe kredy wymyślał. To nie jest przewodniki, te, które prowadzą nas do Jezusa Chrystusa, które nie zważając na trudne warunki swojej posługi w swoim czasie, był wierny Bogu, Ojcu swojemu, aż do śmierci na krzyżu. A my jeszcze nie sprzeciwiali się złu do przelewu krwi. Nie sprzeciwiali. A już chorągiewki odłożyli się w stronę, nie walczymy. Poddali się totalnie narracji świata, diabła i tych, którzy mu służą. Dlatego, czy dobrze chodzi tam, czy dobrze chodzi w inne miejsce, trzeba mieć zdrowy rozum, on powinien rządzić z nami rozum, wskazywać nam, co jest prawdziwe i do tego rozumu dołączyć woli, bo to jest atrybuty, to jest siła Boża w nas, w każdym. Jeżeli my swój rozum oddajemy jakiemuś liderowi, to ten lider jutro pójdzie na manowce i tam nas zaprowadzi i potem powiemy Panu Bogu, że On nas zaprowadził. A Pan Bóg spyta się nas, a gdzie był Twój rozum? A dlaczego w innych sprawach Ty słuchałeś się swego rozumu, a nie liderów byli jakich? A w tym wypadku, kiedy chodzi o Twoje zbawienie i życie wieczne, Ty oddałeś całą swoją wolę, cały swój rozum w ręki tego, którego Ty do końca sam nie wiesz, kim on jest. A potem okazuje się, że taki sam był sektant, jak i wszyscy inni. Tym bardziej
Powiem jeszcze taką jasną rzecz. Każdy ksiądz powołany do tego, żeby błogosławić. Błogosławić i głosić nauki Chrystusa w porę i nie w porę. Każdy ksiądz, nawet biskup, nawet papież może przyjąć błogosławieństwo od swojej matki i ojca. Ale nikt od jakiegoś człowieka świeckiego. Człowieka jakiegoś takiego obywatela, tam, takiego czy innego państwa. Ksiądz może przyjąć błogosławieństwo od innego księdza, od biskupa. Ale jest jakaś hierarchia błogosławieństw, a nie od jakiegoś Toronto Blessing, czy jeszcze jakichś takich ludzi, którzy zajmują się charyzmatami, które nie wiadomo od kogo pochodzą. Tu jest zawsze wielki zgrzyt i dopóki nie będziemy używać rozumu, czy to będzie sekta większa czy mniejsza, to nie będzie sektą swoim liderem i skończy jak sekta. Rozpadnie się na nowe sekty i pojawią się nowe lidery, które dalej będą prowadzić na manowce. Byliby ludzie, byłaby kasa, a na nasz wiek głupko wystarczy. Tak postępują wielu liderów w różnych sektach. Ponad 50 tysięcy takich sekt i grup małych i większych dzisiaj jest na świecie. Aby nie było to coś kolejnego, które może tak się skończyć, albo do tego idzie, albo do tego się prowadzi. Ostrzegam każdego z ludzi, który jest powołany naśladować swego Boga, wzorując się na Chrystusie Jezusie Panu naszym. I nie na kim więcej. Amen. Znaczy jedna uwaga na marginesie. Z tego co wiem, to już ksiądz Chmielewski nie jest opiekunem wojowników Maryi. Tak zadecydowali jego przełożeni. Tym gorzej, panie Stanisławie. Jeżeli on nie jest już ich przełożonym, to przełożenie postawił tam takiego, który będzie przeciętnie ich uczył. Nie tak jak ksiądz Dominik Chmielewski, a będzie wszystko robił, aby ta grupa była taka jałowa, tak jak mi mówili właśnie tych 20 odrzuconych z tych wojowników Maryi. Będzie taka jałowa grupa, nie wiadomo po co się zbierać. Taka kobiety też się zbierają na różaniec, na wszystko inne, a to 15 tysięcy wojowników, a tej takiej rycerskiej walki nie widać. Ona jest jakaś ciągle taka jak bomba atomowa jest skrępowana. Ona nie jest wykorzystane możliwości każdego człowieka, ażeby był, a jednak jest ujednolicony to wszystko. Tak pod jednym grzebień, jedno uczesanie, takie same. I to nie prowadzi do dobrego. Powinny być osoby, a nie grupa ludzi bezosobowa. Dziękuję bardzo księże arcybiskupie.